rozciągnięte i dochodzi. Trzeba rozkręcić go. Może tak. Rozkręcić. Jedziemy, witamy. Jedziemy na testy polowe. Ta pogoda ci robi, ma być ciepło, 17 stopni dzisiaj. Zapięliśmy tu, nie ma jeja, 4 skipki. No i zobaczymy, co ta lala potrafi. Co nie, panie Piotrze? Tak, nie. Ostatnio ten odcinek z prezentacji bardzo wam się spodobał. My nagramy jeszcze, jak to pracuje w polu, bo Piotrek to sprzedaje. I co miałem mówić? Panie Piotrze, co chcesz powiedzieć do kamery? Zadowolony z odbioru? Bardzo dobrze. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam widzów, tych, co mają takie ciągniki, co będą mieli tych negatywnych i pozytywnych. No i widzicie, Piotr jest zadowolony. Bardzo fajnie go tam w komentarzach przyjęliście, ten ciągnik jego. Zobaczcie, Piotrek jest super gościem ogólnie, także... Swój chłop tak zwany, swój chłop. No, jedziemy na pole i zobaczymy, jak to się prezentowało. No wiadomo, teraz podeszcza u nas dolało. Podeszło trochę, ale zobaczymy, jak to sytuacja będzie. I poszły konie po betonie, jesteśmy na tym polu. Widzicie, to jest taka lina, tu kurwa trzyma. Trzyma to kurwa. Tam na początku licha, ale tu kurwa trzyma, zobacz. Taka klinowata ziemia, ona zajebiście trzyma. Ale pięknie kryje ten pół. Zagraniczny pół to jest jednak zagraniczny pół. Nie ma porównania. Ta droga to jedynie jest taki plus, że jak przyjeżdża żniwa są i jest samochód z naczepą, no bo może stanąć, to nie? Stanie zawsze. Nie. Zawsze wjedzie i całkiem inaczej, nie? Taka droga techniczna. Dokładnie. Za 1500 obrotów i sobie płynie, nie? Mocy mu nie brakuje. Pięknie to wygląda. No ładnie sobie to pracujecie, znaczy fajnie idzie z tym pługiem. Ale ten pług zajebistą robi robotę. Ładnie kryje, nie? Dobra. Okej. Jedyneczka, trójeczka i opuszczamy go troszkę, tak żeby nam... Trzeba wyczuć go. No, ten... To jest jak 60 ta dźwignia, to trzeba go wyczuć. Opatrz. Opada czy nie opada? To jest ten kurwa, czekaj. Tym rozdzielaczem do chuja. Dosypuje i kryje.
to jeszcze regulujesz głęboko dziurki. Bo jakby miał sztywną fasolkę, to by się wieżyczka łamała w tym huku. Tak zapinają ludzie, nie umieją oddać, zapinają na tą sztywną śrubę, taki ciężki huk, to wyłamuje siłownik, wieżyczka się łamie. No panie mam widzowie, pogoda się piękna robi. Z Bartkiem testujemy maszynę. Ciśnienie 4,5 teraz cały czas pokazuje. Na pod obciążeniem, nie? A pięknie oszedł, kurde pięknie. Trzeci przejazd, zobacz ile jest. Słucham? 30, żeby ojechać, czy 60, to są kurwa, będzie jeszcze jeździł, jeździł.
to pracuje. Ale ten pług robi robotę. To jest szok. Pole terenu ubywa. Szósty przejazd, to pole 1,5 hektara i pół pola już nie będzie, a orzemy może 20 minut. Odkładnie robią robotę niesamowitą. O. Wyrywa pięknie. Ale idzie. 1600 obrotów gdzieś około i więcej mu nie trzeba, żeby szedł z tym sprzętem. Orka płytka nie jest, bo myślę, że z 25 to jest co najmniej tutaj. Że z 25 to jest co najmniej. Pięknie się prezentuje. No te opony nowe robią robotę. Dosypuje ładnie. Ale ma wygar. Słuchaj, taki ryk z tego sprzętu. Panie kochany, ja tam se się wdrapę z tyłu, żeby se u pani rozjebać. Dobra, dzida. Jak? Zadowolony? No nie. Zorki? Czy nie? No nie, dobrze jest. Ładnie idzie ten pług. No już wyczułem sobie, go ustawiam raz i jadę całą długość, a nie reguluję już, wiesz. Pięknie, ostatni przejazd. Przy słupie, może metr szerokości zostało. Trzeba będzie zaciągnąć na skibę i już. Dobra, jedziemy widzowie do domu. Idziemy pług zostawić i co? Jest to ciągnik dla Bartka Szukany. Ja tam mówiłem w poprzednim odcinku, tylko nie każdy złapał. Na mnie jeszcze przyjdzie czas na ten ciągnik. W przyszłym roku, można powiedzieć. Taki jest plan. Na razie trzeba... trzeba po prostu, musi się kombajn jakoś wrócić. I dopiero będę myślał o kolejnym nabytku, w sensie koło ciągniku. No mówię, to jest ciągnik na ten moment dla Bartka. To jest na ten moment ciągnik dla Bartka, także jemu szukaliśmy, bo on też ma pola więcej, także... To jest moje marzenie, tak jak wam mówiłem. Ale co? Kurde, te drzwi mi się otwierają. No, zamek się zamyka. Zamek się otwiera. Moje marzenie, ale no jeszcze nie teraz. Wracamy z Polo. Jedziemy. Kabinkę tylko podrobić i wygłuszyć i fajka będzie. Załatwione.
względu na czas musimy uciekać. Tak to by już jechał na kołach. To jest oto właściciel nowego sprzętu. Charles by jechał na koło. No, ty też sobie byś jechał na koła. Tylko tą. Mniejszy. Chippą. Na chippa na kierownicę. Tu, o, znaczek. Można wiedzieć. Mówię to. No, także co? Dzień zleciał jak chuj, jest 16 godzina. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Co będzie? Nie mam pojęcia, ale będzie dobrze. Na pewno. Także trzymajcie się. Może testowanie u mnie na polu. O, to bez, właśnie. Może testowanie z nowym nabytkiem. Nowy nabytek, będziemy testowali nowy nabytek. Stary, nowy nabytek. O. Dobra. To się żegnamy do następnego. Pozdrów widzów. Pozdrawiam widzów. Ja również, także trzymajcie się. Neuram.